moc i siła była głównym motorem dla mnie w ogóle, jeśli chodzi o zrozumienie Ani. Ponieważ no, przeszła ona tyle, tyle bólu w niej siedziało i gdzieś tam rosło i niezrozumienia i jakby potrzeby skonfrontowania się z nim, ale nie mogła, no bo była w Szwajcarii przez nieokreślony w książce, natomiast ja sobie określiłam, że tak samo długi jak ja w Ameryce czas. Prywatnie mam trochę podobnych rzeczy, gdzieś tam z rodziną, trochę bólu w sobie, w stosunku do mojej rodziny, który zaczęłam gdzieś tam bardziej rozumieć razem z nią. Czytając jeszcze raz powieść i potem scenariusz, ucząc się jej, ale przedstawiając jej mnie, zapoznając się z nią, tańcząc z nią, zaczynałam też rozumieć więcej o sobie, ale dzięki temu o niej. I zaczęła się taka symbioza, którą trudno gdzieś tam ograniczyć. Już teraz narysować granicę pomiędzy mną a nią. I to jest cudowne, kiedy coś takiego się dzieje. To gdzie to pani bywała? W Szwajcarii. Przecież ona jest tak, ona bożyszcze piękna. Ja w życiu bym o sobie tak nie myślała. To jestem tak niesłychanie... To jest dla mnie piękne, że w ogóle ktoś mógłby o mnie w ten sposób pomyśleć, bo to jest taka rola, to jest taka osoba, która wchodzi i wszystko po prostu błyszczy czymś. Może udaje mi się to w jakiś sposób pokazać nie tylko niesamowitą urodą, ale może jakąś energią, ponieważ ona to jest postać, która wchodzi do pokoju i trudno jej nie zauważyć. No, nie miała ona dla mnie twarzy, kiedy czytałam powieść, natomiast miała błysk. I to było dla mnie niesamowite, że ktoś zobaczył ten błysk we mnie. Pani pozwoli, że się przedstawię. Jan Kaplica. Naprawdę zaszczyt poznać króla północnej dzielnicy. Droga pana, ja tylko skromny działacz związkowy jestem. Jest to bardzo ciekawe dla mnie, ponieważ wszystko jest dla mnie tak nowe, że właśnie ta granica między planem, między fikcją a prawdą cały czas mi się zamazuje. Pan jesteś taki dzielny. Poznałam ich wszystkich tutaj. Aktorów też poznałam na planie. Wielu z nich nie widziałam, nie znam za bardzo ich kariery. Co jest niesłychane, niesamowite, to się tak rzadko zdarza, że poznaję tak naprawdę Jakuba Shapiro, ponieważ postać przede mną nie jest mi gdzieś tam w ogóle znana. Wydaje mi się, że to jest niesłychanie rzadkie. No, traci się dziewictwo tylko raz i ja je właśnie tracę w tym momencie. I filmowe, polskie filmowe dziewictwo. I nigdy mi się to już nie powtórzy.